Dobry wieczór, we wtorek 13 sierpnia. Rafał Gulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Na wodach rzeki Kłodnicy rozpoczął się eksperyment polegający na dozowaniu nadtlenku wodoru. Ma to związek z pojawieniem się złotej algi. Dziś to już około 150 milionów komórek na litr, co sprawia, że ryby giną nie tylko w zastraszającym tempie, ale i męczarniach, dusząc się. Tylko z jeziora Dzierżno Duże wyłowiono już ponad 21 ton śniętych ryb. Eksperyment ma ograniczyć liczebność złotej algi, to jednak gaszenie pożaru, bo przyczyna jej pojawienia się nadal nie jest wyeliminowana. Fatima Arlińska. Dramatyczna sytuacja na wodach Kłodnicy i jeziora Dzierżna Dużego nie ulega poprawie. Wyławiane są kolejne tony martwych ryb, a populacja złotej algi ciągle rośnie. Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska we współpracy z instytucjami naukowymi jako zespół do spraw Odry rozpoczęło właśnie eksperyment, który w Polsce dotychczas przeprowadzono tylko raz i krótkotrwale. Ten eksperyment polega na dozowaniu perhydrolu wody utlenionej w bardzo niskim stężeniu tysiąckrotnie niższym niż ta woda utleniona, którą kupujemy w aptece i używamy na przykład na rany, do odkażania ran, który jest według naukowców na takim poziomie, że ma szansę zminimalizować algę, ale nie zaszkodzić organizmom wodnym, czyli całej reszcie ichtiofauny. Ten perhydrol będziemy tutaj dozować w stałym trybie przez kilka dni. Zaplanowaliśmy na razie do czwartku, od wtorku do czwartku tego tygodnia, być może dłużej, w zależności od wyników. A oczekiwania są takie, że liczebność złotej algi zauważalnie zostanie zredukowana. Docelowo do przynajmniej 50 milionów osobników na litr, by można było mówić o sytuacji względnie bezpiecznej dla życia w Kłodnicy. W trakcie trwania eksperymentu na bieżąco pobierane są próbki i poddawane badaniom w mobilnym laboratorium. Odczyn już na tym poziomie już jest bardzo wysoki. Szacuje się, że do piątku do Kłodnicy zostanie wtłoczonych około 30 tysięcy litrów perhydrolu. Nadtlenek wodoru, bo to jest ta substancja czynna, działa po prostu niszcząco na złotą algę, czyli on powoduje rozpad komórek złotej algi i ona ulega zniszczeniu. Niszczy również tą toksynę, którą wydziela alga, także tutaj jest to podwójne działanie. Przy czym, żeby ten efekt w ogóle zadziałał, no tu się składa wiele czynników na to. Perhydrol rozkłada się, czy nadtlenek wodoru rozkłada się w wodzie, zresztą jego działanie utleniające, niszczące nie idzie tylko na algę, rozkłada się też na różnych zanieczyszczeniach, substancjach organicznych, które w wodzie występują. We wtorek naukowcy badali przede wszystkim, jak rozkłada się środek w rzece i według informacji przekazanych po południu uzyskiwano oczekiwane wartości. Więcej będzie można powiedzieć po upływie przynajmniej 24 godzin. Gdyby wszystko zakończyło się sukcesem, będzie można zapobiec katastrofie ekologicznej na Odrze. Nie poprawi to jednak sytuacji na jeziorze Dzierżno Duże. Straż Pożarna kontynuuje działania od 3 sierpnia. W dniu dzisiejszym także wspólnie z innymi służbami prowadzimy działania na jeziorze Dzierżno Duże przy użyciu sprzętu pływającego. W dniu dzisiejszym ze Straży Pożarnej uczestniczy 7 łodzi pływających i wyławiamy śnięte ryby. W dniu dzisiejszym na godzinę 11 wyłowiliśmy 1500 kg. Trwający na Kłodnicy eksperyment po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono w zeszłym roku na kanale Gliwickim, gdzie jednorazowo okazał się efektywny. Jak jednak mówią przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska, to gaszenie pożaru i reagowanie doraźne. Problemem jest wzrost zasolenia wody, dzięki niemu złota alga kwitnie i wydala toksynę powodującą pomór ryb. Jak przekazała dziś ministra do spraw klimatu i ochrony środowiska, trwają prace zmierzające do budowy instalacji, dzięki której zasolenie z poprzemysłowych zrzutów mogłoby być redukowane. Peleton już ruszył, na razie kolarze są w drodze do Katowic, ale za kilka dni duże sportowe emocje czekają nie tylko mieszkańców stolicy województwa śląskiego. Emocje mogą być nie tylko sportowe, bo 16 sierpnia trzeba będzie przygotować się na spore zmiany w komunikacji. Na szczęście będzie to środek kolejnego długiego weekendu, gdzie będzie ciężko przejechać, o tym teraz Paweł Jędrusik. W piątek już od 6 rano trzeba będzie liczyć się z utrudnieniami, bo wyłączony zostanie ruch na wielu drogach. Zmienią się także trasy autobusów. Przede wszystkim te modyfikacje, które musimy wprowadzić, oznaczają dla podróżnych zmianę tras poszczególnych linii autobusowych, pominięcie niektórych przystanków lub zawieszenie niektórych połączeń. A zmiany obejmują aż 50 linii autobusowych. Do tego mieszkańcy muszą się liczyć z zamknięciem wielu dróg, głównie w centrum Katowic. To m.in. ulica Roździeńskiego na odcinku od ronda imienia generała Ziętka do ulicy Dudy Gracza, ulica Francuska, Powstańców, Damrota, Olimpijska czy Trzech
zestawów. Tego dnia warto zwrócić także szczególnie uwagę na znaki drogowe. Wierzymy w to, że ruch będzie zdecydowanie mniejszy, dlatego też ułatwi to przejazd kolumny kolarzy, a jednocześnie spowoduje dużych utrudnień. Kolarze rozpoczną wyścig w Katowicach, następnie będą się przemieszczać w kierunku Mysłowic, Jaworzna, wjadą na teren województwa małopolskiego, po czym wrócą drogą powrotną, czyli przez Jaworzno, Mysłowice do Katowic, gdzie będzie meta finału. Start piątego etapu Tour de Pologne w Katowicach zaplanowano na godzinę 12:30. Po przejechaniu pętli po jurze krakowsko-częstochowskiej peleton z powrotem powinien być w Katowicach około godziny 16:30. To będzie film o bliskiej relacji, która nie miała prawa zdarzyć się w takim miejscu. Prawdziwa historia dwojga bohaterów, których połączyła paradoksalnie więzienna ściana. To ona była świadkiem ich zaręczyn. Więcej nie zdradzimy, dodam tylko, że właśnie trwają zdjęcia do filmu Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. A na planie filmowym w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim i na terenie byłego więzienia w Zabrzu była Karolina Komada. Listopad 1947 roku, więzienie na Rakowieckiej. Wiesława Pajdak zostaje aresztowana za antykomunistyczną działalność. Kilka dni później do celi obok trafia Jerzy Śmiechowski. Ich znajomość rozpoczyna się przez ścianę za pomocą kodu Morsa. 7 lat później zaręczają się przez tę samą ścianę. Pierwszy raz twarzą w twarz spotykają się przed więziennym ołtarzem. Uwaga! Cisza! Brzmi jak scenariusz filmu, a to prawdziwa historia, która zainspirowała Macieja Sobieszczańskiego do tego, by podjąć jej ekranizacji. Pomysł mój na tę historię jest taki, że opowiadamy tę historię tylko z jednej perspektywy, z perspektywy bohaterki. A Jerzego, czyli miłość wiesi, mamy tylko jakby w jej wstukaniu, w jej wyobrażeniu o nim. Scenariusz filmu Przez ścianę powstawał 7 lat. W rolach głównych Jakub Gierszał, a także Maria Dębska. Jest to postać, która znajduje się w strasznych warunkach, w najgorszym możliwym położeniu. Ona trafiła do więzienia za to, że znaleźli u niej $50. Więc to nie jest zbrodniarka, to jest dziewczyna z dobrego domu, która nagle znajduje się w takim miejscu i musi przetrwać. I sobie postanawia już na samym początku, że nie będzie tą ofiarą, mimo że ten system ją w rolę ofiary wciska. Film w reżyserii Sobieszczańskiego powstaje w kilku lokalizacjach na terenie województwa śląskiego. Był kręcony w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Następnie ekipa przeniesie się do Siemianowic Śląskich na Bytomskie Sząbierki i Siemianowickie Lipiny. Na producencie największe wrażenie wywarło więzienie przy ulicy Sądowej w Zabrzu. Jak ja tu wszedłem, no dreszcze mnie przeszły. Powiem szczerze, nie miałem świadomości. Jeszcze się dowiedziałem, że to więzienie jeszcze działało całkiem niedawno. Więc dla mnie to był taki, no myślę, silny prysznic zimny. Ja z okazji realizacji zdjęć byłem w różnych więzieniach. To więzienie bardzo przypomina więzienie na Rakowieckiej, w której ta historia się zaczyna. Film produkowany jest przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w koprodukcji z instytucją filmową Silesia Film. Choć już rozpoczynamy odliczanie do końca wakacji, to jednak nie dla wszystkich się one wraz z końcem sierpnia kończą. Wręcz przeciwnie, wrzesień to także dobry miesiąc na odpoczynek, a zainteresowanie lotami jest bardzo duże. O czym świadczą statystyki. W lipcu lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach pobiło kolejne rekordy i wszystko wskazuje na to, że pobije je także na koniec tego roku kalendarzowego. Paweł Jędrusik. W samym lipcu na lotnisku obsłużono prawie 850 tysięcy pasażerów. To o 90 tysięcy więcej niż rok temu o tej porze. Dziś przed południem pasażerowie czekali m.in. na wylot do Grecji, ale nie tylko tam. Do Grecji na Peloponez lecimy. Jak wrażenia? Czy to pierwszy lot z Pyrzowic? Nie, no my jesteśmy ze Śląska, tak więc tylko lataliśmy głównie kiedyś z Katowic, no a teraz mieszkamy w Krakowie, więc czasem się zdarza zbalić. Plany nasze wakacyjne zmierzają w kierunku Peloponeza. Nagła, szybka decyzja, to znaczy urlop był mniej więcej planowany, ale nie było powiedziane gdzie, nie było decyzji i po prostu tak wyszło. Ja się udaję na odwiedziny do córki, do Dortmundu. A lotnisko w Pyrzowicach pasażerowie sobie chwalą. Do Grecji! Wygodne, duże. Myślę, że no chyba takie pod turystów, prawda, przygotowane, więc... Teraz chwila na czas na upragniony odpoczynek. Tak, wyczekany.
rocznicowy mamy, 10-lecie ślubu, więc lecimy z dziećmi pierwszy raz, także duże przeżycie. W szczycie sezonu letniego króluje kilka kierunków. Wśród połączeń regularnych to m.in. Dortmund czy Londyn-Luton, a wśród czarterów Antalya czy Marsa Alam. Możemy polecieć od sierpnia do Króla Juliana, czyli możemy polecieć na Madagaskar. To jest bardzo ciekawa trasa, bo po raz pierwszy w historii pyrzowickiego lotniska mamy bezpośrednie dalekodystansowe połączenie w sezonie letnim, bo my mamy trasy dalekodystansowe i bezpośrednie, ale w sezonie zimowym. Tu mówię o na przykład Kubie, Meksyku, Tajlandii, Wietnamie czy Dominikanie, ale nigdy wcześniej nie mieliśmy w sezonie wakacyjnym, bo wakacje to zazwyczaj ta bliska zagranica. Na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach szacują, że do końca roku uda się obsłużyć 6 200 000 pasażerów. 33 km w linii prostej, kilkanaście godzin pływania, woda o temperaturze od 16 do 18 stopni Celsjusza, wysokie fale, nieprzewidywalne prądy i duży tłok, bo dziennie przepływa tam około 500 statków. Takie wyzwanie stoi przed siódemką młodych pływaków z Tarnowskich Gór. Pośród nich jest jedna kobieta. W sztafecie chcą przepłynąć kanał La Manche. A dziś Fatimie Jerlińskiej opowiedzieli o swoich przygotowaniach. To wyzwanie pływackie, do którego, jak mówią sami sportowcy, przygotowują się całe życie. Wielogodzinne treningi, każdego dnia w różnorodnych, nierzadko skrajnych warunkach, eksploatacja organizmu w sposób adaptujący do trudów, które mogą napotkać płynąc w sztafecie przez kanał La Manche. Próbę pokonania kilkudziesięciu kilometrów w około 16-stopniowej wodzie już za kilka dni podejmą nastolatkowie z MKS Park Wodny w Tarnowskich Górach. Codziennie wstajemy o 5 rano na trening, 5:50 albo na basenie teraz, albo na jeziorze od 3 tygodni trenujemy. No i potem po południu albo trening w wodzie drugi, no albo jedziemy do sztolni, na wylot sztolni i tam morsujemy, żeby przygotować się do zimnej temperatury wody. Główną motywacją to był sam rozmiar tego osiągnięcia, że jakby się udało, to można by to było sobie gdzieś zapamiętać. To są wspomnienia, to są momenty, których po prostu się nigdy nie zapomni. Jest to ważny moment w karierze, nigdy nie miałem okazji zrobić czegoś tak wielkiego, także mam nadzieję, że będę mieć okazję popłynąć, chociaż nikomu nie życzę źle. Jestem aktualnie mistrzem świata w pływaniu lodowym i w trakcie mojej kariery miałem do czynienia bliżej, mniej lub więcej z pływaniem lodowym, więc temperatura nie jest dla mnie aż tak straszna, lecz bardziej się obawiam tych fal, które mogą się pojawić, ponieważ jeszcze nie mieliśmy okazji pływać na takich akwenach, gdzie są tak wielkie fale. Pływaliśmy na jeziorach w Polsce oraz przy wybrzeżu Polski na Morzu Północnym. Przygotowujemy się do przepłynięcia kanału La Manche od 4 lat. Wszelkie działania, które podejmujemy, to właśnie działania, które mają na celu przygotować ich do wzięcia w tym niezwykle trudnym przedsięwzięciu udziału. Zawodnicy, którzy będą startowali w tej sztafecie, to najlepsi pływacy, których w przeciągu ostatnich 4 lat mogliśmy przygotować, a jednocześnie to też zawodnicy doświadczeni, medaliści imprez zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Każdy z zawodników spędzi w wodzie średnio godzinę. Zgodnie z założeniami każdy z nich w pierwszej rundzie sztafety ma przepłynąć średnio od 4 do 8 kilometrów, w zależności od tego, na co pozwolą warunki. Państwa uwadze polecam jeszcze Silesia Flash na stronie tvs.pl. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Zapraszam na kolejne już jutro w imieniu Anny Tabaki. Spokojnej nocy, dobranoc.